Zaczekaj. Zaraz zobaczysz. Tam na polanie. Głowy mają wydłużone i ciężkie. Oczy wyraziste i piękne. Mają krępą sylwetkę i silne nogi. Pamiętasz? To o nich twój dziadek mówił, że są podszyte wiatrem z Połonin. I ludzi się nie boją. I choćby przyszła najsroższa zima, to przetrzymają. I pracowite są. Chodź, zobaczysz. Chodź. Błogo jest patrzeć na piękno natury. Ale czy dla większości z nas nie jest to świat bezpowrotnie dokonany? Źródeł osobliwości krajobrazu, płonnych mgieł opływających końską grzywę i wreszcie górskich potoków, w których pstrąg się wdzięczy i trzepoce, próżno szukać w galeriach handlowych. W wygodnym telewizyjnym fotelu i z przyrodą w jakości HD nie zrozumiesz natury i nie poczujesz zapachu stajennych perfum. Znajdziesz to wszystko tam, gdzie nawet diabeł dobranoc nie mówi, bo łomotu od miejscowych się boi. Karpaty i koń huculski zapraszają łowców przygód. Za rzekami i lasami, za minionym czasem, gdzieś na hali, stoi koliba. Chata jak chata. W środku watach, a nawet, jak mówią ludzie, znachor i czarownik, wyciska bunz. Palenisko jakby dogorywa, a zgasnąć samo powinno. Wtedy gazdowie owce ku wsią prowadzić będą. A gdy jesień tylko zalegnie na Połoninie i nastanie rozłuczenie, wszyscy zejdą płajami ku wiosce. Najpewniej w Matki Boskiej Siewny. Ludzie, konie, bydło i owce wrócą tu dopiero po zimie. Wszak dla Hucuła nie ma życia jak na Połoninie. Tak było wiele lat temu. I tak jest do dziś. Wiele bym dał za te chwile, jak z nieba wzięte. Szczęściarzem jest ten, kto powszednio okala wzrokiem bezmiar karpackiego krajobrazu. Te wzgórza dotknięte historią pradziadów naszych wciąż trwają. Koń tu wielu narodom grzbietu nadstawią, wszak ludziom od wieków służył. I za utrzymanie dalece się nie dopraszą. Taki już jest poczciwy Hucuł. A początki rasy nikną w pomroce dziejów, o czym w XVII wieku pisał marszałek wielki litewski Krzysztof Drohostajski. Gdy w górnym biegu Czeremoszu i Prutu ciężka oręż konno wojowała, nierzadko bywało, że i konisko bez jeźdźca zostawało. Gdy zbłąkana kula nieopatrznie do Piotra Świętego konnego anonsowała. A konie? Cóż, pozostały. A i w polu, przy owcach i przy zrywce drewna były pożądane. Czasem zaczęły się krzyżować
i hartować w surowych warunkach Karpat lesistych. I tak powstała nowa rasa koni. Koni huculskich. I z każdą dekadą huculy stają się więcej odporne na trudne warunki bytowania. Nie wymagają przy tym ekskluzywnych stajni i wyszukanych pokarmów. Owe zalety rasy dostrzeżono już w połowie XIX wieku, a w 1925 roku na Huculszczyźnie powstaje Związek Hodowców Koni Rasy Huculskiej. Pierwszym prezesem zostaje Michał Bohosiewicz, a jego zastępcą Petro Szekeryk-Donykiw, najznamienitszy hucuł Polski międzywojenny. Natomiast sprawy hodowlane i działalność popularyzacyjną powierzono Michałowi Holanderowi. Związek przez kilkanaście lat nieprzerwanie się rozwijał, jednak jego działalność brutalnie przerywa II wojna światowa. Huculy przez wieki stały się bardzo pomocne. Ot, koń jak koń, można by rzec. Ale kto choć raz z huculem się bratał, wie, że zwierzę to serducho ma wielkie i wdzięczne pozostaje za choćby drobiny okazanej dobroci. Niestety, po II wojnie niewiele ich pozostało. Ten hardy koń znów wymagał odrodzenia. Ale w czasach powojennych, kiedy i granice państw karpackich zmieniły się, ludzie najpierw sami musieli się oswoić z nową rzeczywistością, a dopiero później zadbać o całą resztę. Z czasem jednak zaczęto sobie przypominać o zaletach i przydatności niewysokiego konika rodem z karpackich Połonin. Po latach tułaczki konie trafiły do Siar, gdzie utworzono pierwszą państwową stadninę koni huculskich. Obecnie jej spadkobiercą jest stadnina koni huculskich Gładyszów w Rygietowie, będąca największą stadniną w Polsce i w Europie. W 1985 roku w zakładzie doświadczalnym Instytutu Zootechniki Wodrzechowej rozpoczęto hodowlę koni huculskich. Dziś jest to druga co do wielkości stadnina koni huculskich w Polsce. Po kilku latach powstaje trzecia państwowa stadnina koni huculskich w Bieszczadzkim Parku Narodowym w Wołosatem. O rozwój hodowli koni dbał i dba Polski Związek Hodowców Koni oraz związki regionalne, a zwłaszcza Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie oraz Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie. Tyle tu koni, klacze, ogiery i fikuśne źrebaki. Koń by się uśmiał, ale zegar w tym miejscu jakby czasu nie miał. Podkuwamy, a i owszem. Ciekawe zajęcie, wymagające przecież niemałych umiejętności. Tu wiedzą, jak to się robi. I konikom to w żaden sposób nie wadzi. Podobnie jest na Zakarpaciu, po ukraińskiej stronie, gdzie tworzą się nowe ośrodki hodowlane, z których największymi są Naukowo-Produkcyjna Asocjacja Plem Konecent w Golubynem oraz hodowla koni huculskich Saszy Ignatenko w Wielkim Bereznie.
Dzisiejsza Huculszczyzna to tereny zachodniej części Ukrainy. Tradycyjną i historyczną część Huculszczyzny najprędzej odnajdziemy właśnie tu, u podnóża Czarnochory, w południowo-wschodnich Karpatach. A gdzie Huculy? Wszak to one i tutejsi górale byli natchnieniem pieśni i licznych opracowań etnograficznych. Dziś sumiennie pielęgnowane przez już nielicznych mieszkańców zwyczaje przenikają się ze współczesnymi technologiami. A Huculy gdzieniegdzie jeszcze ludziom służą. Choć trudno w to uwierzyć, ale to właśnie te niewysokie konie, jak żadne inne, wykorzystywane były i są w pracach polowych i przy zrywce drewna. Współczesne, mechaniczne koniki skryte pod lakierowaną blachą też uciągną. Ale czułe na otarcia nisko zawieszonych konarów i z bojącym się leśnych dołów zawieszeniem równać się do Huculów nie powinny. To nie przypadek, że Huculy angażuje się do ciężkich i wymagających zadań. A przecież wydawać by się mogło, że te niewielkie, jak na konie zwierzęta, po prostu nie dadzą sobie rady. A one jakby na przekór udowadniają swoją przydatność i siłę. Nastała zima. W Karpatach niedźwiedzie już dawno w gawrach posnęły. Wilki ślady na śnieżnym dywanie zostawiwszy, gdzieś w głębi puszczy przed mrozem schronienie znalazły. I nie widać ich, jakby ich tu nigdy nie było. Przyroda, która wyhamowała po jesiennych godach rogatych byków, Huculom taryfy ulgowej nie funduje. A przecież to zwierzęta niezwykłe. Niegdyś zimowe połoniny wcale im straszne nie były i kiedy śnieżna zawierucha drogę spod szczytów ku dołom zamknęła, tygodniami żywiły się tym, co spod śniegu wygłubywało. Dziś łatwiej im przetrwać zimową porę. Dba się o to w Polsce i na Ukrainie. Długoletnie programy restytucji konia huculskiego przynoszą pożądany efekt. Thank you.
Wody górskich potoków zaczęły odmarzać, dając mieszkańcom gór sygnał rozpoczęcia prac przy sianie, pozostawionym jeszcze w starym roku, wysoko na połoninach. W swoim dziele Prawda Starowieku, znany jako piewca huculszczyzny Stanisław Wincent, tak to opisywał. Tylko tu i ówdzie, w odległych od siebie samotnych zymarkach, pozostali pasterze z bydłem przy sianie, którego nie można zwieść z powodu wysokości i braku dróg. Zostaną tam do Bożego Narodzenia, a inni przyjdą do siana z bydłem na przedwiośniu, przy końcu lutego. Jedyna pociecha, że karmią swą chudobę sianem tak miękkim, czystym, soczystym, jakiego po wsiach nie znajdziecie. Tak było i tak jest. Współcześnie niezastąpiony hucuł sam siano hudołom włóczy. I nie ma zgaj, bo to nie jest w jego naturze. Urety! Marek, chodź szybciutko! Chodź, 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 zobacz! Chodź tu, chodź! Patrz! Zwykle początkiem maja, gdy trawy wybujałe hucułom kolana odrapują i wody Wisłoka cieplejsze się stają, konie wielkie stado bydła do zielonej karczmy prowadzą. Ten nietuzinkowy przepęd bydła w Beskidzie Niskim rozpoczyna się w Rudawce Rymanowskiej, by po około 20 kilometrach zakończyć się na pastwiskach w miejscu nieistniejącej już osady Polany Surowiczne. Onegdaj ziemię te Łemkowie i Bojkowie zamieszkiwali. Tu z taborowym jarmarkiem Cyganie bawili. Boże, jak tu pięknie! Dzwoneczki, pogwizdywania i okrzyki, bez pisku opon i klaksonów. Czy dziś to jeszcze jest normalne? Po jakże odpowiedzialnej pracy zazwyczaj następuje zasłużony odpoczynek. Szmaragdowa łąka lub słomiana strawa, bez różnicy. Hucuł potrzebuje chwili relaksu. Bytujące kiedyś w surowych warunkach połonin konie, choć nie są wymagające w utrzymaniu i hodowli, przyjemnością nie odmówią. Frymuśne tarzanki po wielokroć cieszą ludzkie oko. Łagodne usposobienie tych zwierząt oraz swoistą więź, która łączy hucuła z człowiekiem, współcześnie wykorzystuje się między innymi w hipoterapii. Koń to dużo szczęścia i ciepła na czterech nogach. Niewiarygodne, ale to zasłyszane słowa dziecka. Dzieci i konie. Konie i dzieci. Radość i przygoda, ale przede wszystkim zdrowie. Przyjaźń z hucułem? Dlaczego nie? Hipoterapia z hucułem? A i owszem, efekty terapii z hucułem gwarantowane.
Promienie słońca odbijają się od tafli wody. Spoczywają na dachach wzniesionych przed dziesiątkami lat chałup, ale i dogrzewają ramiona trzymające lejce. Wyrzeźbione jak dłutem karpackiego samouka klify skalne kokietują ożywioną wakacyjną przyrodę. Misterne wschody i zachody słońca, teraz kiedy dzień staje się dłuższy, pięknieją w oczach. Poświata i mgły skrywające baśniowość zawsze z dobrym zakończeniem. I karpacka puszcza pełna nieodgadnionych tajemnic historii, pogrzebanych razem z nieistniejącymi już osadami. A jeszcze rozszumiałe lasy pamiętające wojenną zawieruchę. I my, konno, po polnych drogach i bezdrożach, brodząc po kamienistym korytarzu mokrego Wisłoka, doświadczamy poezji krajobrazu i historii Karpat. Historii jakże naznaczonej potem i krwią ludzi i zwierząt. Tymczasem Huculy trudne czasy mają, można by rzec, w nozdrze. Ale jest tak dzięki inicjatywom ludzi, zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie granicy. Także pielęgnowanie kultury i tradycji Karpat nie jest bez znaczenia. A turystyka konna na naszych oczach staje się wizytówką Beskidu Niskiego, Bieszczad, Zakarpacia i Huculszczyzny. Kiedy życie ci odpływa, nie żałuj, że nie byłeś, nie szlochaj, bo nie widziałeś. Tylko przyklej się do grzbietu połonień i śnij. Niewykluczone, że uda się tobie i dotkniesz maestrię tego zakątka. Może ujrzysz w oddali pozostałości starych dziejów. Tu przecież ścieżki ku szczytom Huculy wydeptały. Tu, na stromiznach i w wąwozach, źrebięta charakter kształtowały. Jeśli wieje lub śnieży i żywej duszy na grani nie uświadczy, to znak, że czarnochora wspomina i tęskni, a dawne konie zapewne w głębokich jarach harcują. Enklawa gór przedziwnych, karpacka kraina. A jeśli kto jeno raz tu był, nigdy jej nie zapomni. I ten koń, spadkobierca górskich opowieści i czempion połonin, zwyczajny i skromny, nasz poczciwy Hucul.